Dzień dobry Państwu. Zauważyliście ostatnio, co się dzieje w mediach od 2 miesięcy? Tak naprawdę to już trwa więcej, ale tak stricte od 2 miesięcy. Ukraina. Każde wiadomość to jest Ukraina. Rozmowy Ukraina. Ludzie żygają tą Ukrainą. Ale a kto najwięcej podnosi głosu? Ameryka i Unia Europejska. Wolność w Ukrainie. Przepraszam, pytanie. Czy tam jest zamordyzm? Według Unii Europejskiej i Ameryki. Tak. Według mnie? Tak. Ale gdy wejdzie tam Unia Europejska, Ameryka, będzie jeszcze większy zamordyzm. Nigdy nie byłem za korzeniem. 17 września 1939 roku naszej ery Rosja włącz z Niemcami, z Adolfem, zaatakowała Polskę. Okej, okay. Prawda historyczna. Zrobili straszne rzeczy u nas. Pociągami wywozili wszystko. Niemcy też. Złoto, dobra kulturalne, Katyń potem. Katyń to jest w ogóle kolejna rzecz na następny temat. No. Bo Stalin zrobił Katyń, a potem, gdy się okazało, że Hitler napadł na Rosję, to już Stalin potrzebował wspólnika i już... Zobaczcie, gdyby wcześniej Hitler przed Katyniem napadł na Polskę, nie byłoby Katynia. Niesamowita rzecz, nie? Dobra, ale skracając. Niemcy hitlerowskie i Rosja stalinowska, okupanci, bandziory, ludobójcy. A dzisiaj Ukraina. Dzisiaj Ukraina i Unia Europejska, w tym Niemcy, bardzo mocno Niemcy, bardzo mocno, bo to jest najbardziej rozwijający się kraj, najbogatszy kraj w Europie, na świecie też, czołowa gospodarka na świecie oczywiście, mówią nie, no to trzeba wyzwolić Ukrainę, bo ona jest pod jarzmem rosyjskim, radzieckim, dobra, niech będzie. Kto to mówi? Mówi to pan Komorowski Bronisław, nasz prezydent Polski, pan Donald Tusk, nasz premier Polski, mówi to pan Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, Polski, w cudzysłowie Polski dla mnie. I oni mówią, nie no, im pomożemy. Kto to mówi? To mówią ludzie, którzy już nam pomogli. Którzy brali udział w okrągłym stole, czyli w pomocy dla Polski, wyzwolenia z okupacji radzieckiej, powiedzmy, tej sowieckiej. Żeby tak było jak... Ale a oni dzisiaj pana Jaruzelskiego, który wtedy był okupantem, całują się z nim. Pan Bronisław Komorowski wziął pana generała Jaruzelskiego jako doradcę do spraw rosyjskich. Zaraz, no. No to on był w opozycji i teraz sobie bierze okupanta. I pan Tusk przybija to, że tak jest halo. I pan Radosław Sikorski mówi o tych trzech. Panach też jest dobrze? Logika wskazuje, że nie. Dla nich tak. Widocznie są dwie logiki. Okej. Okay. Pomija. Refleksje i oceny zostawiam wam, YouTube widzowi. Sprawa Ukrainy. Na Majdanie, prawy sektor, to są panowie, którzy mówią, że ich przewodnim wodzem jest pan Stepan Bandera. To był pan. Pan Stepan Bandera to był człowiek, który współpracował z Niemcami, kolaborował z Niemcami, nie współpracował. Jedno i drugie. I w momencie, kiedy Szwaby powiedzieli, że musi przyjąć ich deklarację, on powiedział nie. No, znacjonalizował się z narodem ukraińskim i oni go aresztowali, rozumiecie? Poleciał do Spandau, to jest takie niemieckie więzienie, i tam siedział. Potem go wywieźli do Sachsenhausen, to niemiecki obóz koncentracyjny. I on z tego obozu koncentracyjnego kierował bandami UPA, bo on był szef. Oni dzisiaj mówią, to jest nasz przywódca, Stepan Bandera.
frakcji UPA. Co robiło UPA? Co robiło UPA? Od 1941 do 1948 roku, ale największe nasilenia były w 1943 roku. Otóż banda UPA na Wołyniu i we wschodniej Małopolsce wymordowali w sposób bestialski. Według historyków 130 tysięcy Polaków. To są oceny historyków. Zostawmy, niech tak będzie. Według innych ocen jest to 200 tysięcy, według innych mniej. Zostawmy 130 tysięcy. Według ocen historyków 400 tysięcy Polaków uciekło z Wołynia i z tej wschodniej Małopolski w Pinechę, żeby już nie zostać zamordowany. To jest według historyków 400 tysięcy. Ja zawsze wiem, że jest więcej, ale zostawmy tych historyków. Niech tak będzie. Dobra. Jak to robili? Otóż w 98 roku, no mogę przekłamać, nieważne, w 90 latach pan Aleksander Korman, no nie jest historykiem, ale jest doktorem, nieważne, badał temat, ja też nie muszę być historykiem, mówię o historii, prawda? Też nie byłem na WTC, a wiem co się stało. Nieważne, bo jest mało historyków w Polsce, którzy dzisiaj wiedzą co, jak naprawdę jest. Faktem jest, że trzeba dotrzeć do akt. I też trzeba to ocenić, bo to różnie było. Dobra, wracając do Aleksandra Kormana. Opracował opracowanie 135 metod. Ja mogę źle powiedzieć, no ale morderstw band UPA. No i słuchajcie, no wymienię wam 10, to chyba wam wystarczy, nie? Nie wiem, czy to będzie dla was najbardziej straszliwe, ale na przykład rozcinali brzuchy kobietom w ciąży, wyjmowali płód albo dziecko, bo to szósty miesiąc, dziewiąty jest różnica, prawda? Jest, nie jest, ale jest, tak? Wyjmowali dziecko, no, widocznie te pępowiny albo wyrywali, albo przecież, nieważne, i wkładali kota i zaszywali. Rozcinali, następna forma, rozcinali kobietom w ciąży brzuchy, nabijali to dziecko na widły i piekli w ognisku. No, pokaż na ognisko, no to tak. I piekli w ognisku, a te kurwy ukraińskie, te dziwki ukraińskie, ich dziewczyny, czy żony, czy narzeczone, czy kochanki, tańczyły kurwy przy harmonii. O! I to są bandy. Przybijali dziecko, na przykład takie dzieciątko roczne czy dwuletnie, wyciągali mu język, przybijali mu do stołu i dziecko wisiało na tym języku. Brali siekierę i ucinali ręce, nogi, wieszali kobietę, obcinali za nogi, obcinali jej piersi, wkładali butelki do tyłka kobietom, wkładali do pochwy kobietom butelki i trzaskali te butelki. Rozcinali brzuchy kobietom, wkładali tam stłuczone szkła. Przywiązywali dzieci do drzew, wiązali je drutami kolczastymi i wykonywali jakieś rzeczy, egzekucje nieprawdopodobne. Słuchajcie, no są takie filmy, Piła, nie Piła, jakieś tam hostel. No kurwa, no straszne rzeczy. Ale to nikt tego nie wymyślił. To co robiły bandy UPA. Nie wspomnę już o przypinaniu ludzi do dwóch drzew, które rozrywały, ciągnięcia końmi. Nie wspomnę już o wrzucaniu dzieci i ludzi do ognia, żywcem do studni, do zdzierania skóry i potem oblewania atramentem, rzucania żaru na nich, wyłupywania oczu, wyrywania języków. Średniowiecze, nie? Wszyscy, o średniowiecze. Średniowiecze mogłyby się uczyć od pana Bandery i od jego gieroju. Mogliby się uczyć. To co te skurwys, to nie ma słów. Ja zawsze mówię tak. NKWD, Gestapo. No straszne rzeczy. Ale to już jest taki kur...
kurwa sadyzm, gdzie nie ma na to słowa. Powiedzcie mi, jak to jest, że gdy sobie swastygę tutaj namalujecie, to już jesteście pod paragraf podlegać. Gdy sobie sierp i młot wytatuujecie, czy namalujecie ołówkiem, czy tam nieważne czym, no to już jesteście pod paragraf. No bo to są złe rzeczy, tragiczne rzeczy. Ale jeżeli śmieć na Majdanie krzyczy Bandera! I oni pomniki ma Bandera cały czas na Ukrainie. I dlaczego Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski mówią, że to są nasi przyjaciele? Jak można kurwa popierać ludzi, którzy popierają Stepana Banderę? I mówią, to jest nasz wódz. A jeżeli popierasz na przykład Adolfa Hitlera, pana Adolfa Hitlera albo pana Wasyronowicza Stalina, to jesteś zły. To zaraz, popieramy Adolfa Hitlera, popieramy Wasyronowicza Stalina, jesteśmy źli, ale popieramy pana Banderę, to jesteśmy dobrzy. Kurwa. Nie ma logiki. Odwrotnie właśnie. Kolejna sprawa. To powiem teraz, znaczy powiedziałem teraz o morderstwach Band UPA. No tam były jeszcze lepsze rzeczy. Bo tam byli matkę i czworga dzieci. I na przykład wiązali do wozu i tak. Jedno dziecko łapali sznurkiem, drugie za rękę i na przykład wóz zapierdalał z matką i oni byli powiązani, rozumiecie, tym sznurkami i wszyscy się obijali, tego wszyscy umierali. Kwestia krajzegi czy rozcinania piłą na pół od jajec dotąd. To była normalna rzecz, to nie było nic złego. Takie rzeczy robili skurwysyny. Czy na przykład wbijanie drutu kolczastego tak, że musiał przejść drugim uchem. Potem wieszanie. Nie, no. Nic złego. To są bandy UPA, które dzisiaj prawy sektor na Majdanie mówią: my chcemy wolnej Ukrainy! I na Stepan Bandera to jest naszym, kurde, przywódcą i super, hiper gościem! A Donald Tusk i Bronisław Komorowski i Radek Sierowski mówi: wyzwalamy Ukrainę, bo oni są tacy fajni i mają takiego fajnego wodza. A śmieć taki, mnie doświadczą, mówi, ale to było dawno. No dobrze, no ale to było dawniej niż bomba atomowa w Ameryce, tak? Przez pana Trumana, a już w ogóle Roosevelt to zaplanował, zrzucona. I co? I ta Ameryka jest dobra, tak? A okupacja Ameryki w Wietnamie, w Nikaragui, w Iraku, w Afganistanie, w Ekwadorze i w 35 krajach, bo w zeszłym roku Obamka, w 12, przepraszam, wrzucił tam swoje wojsko. To jest dobrze? Nie logika. Pamiętacie rocznik 80 i 89? 10 lat im wystarczyło, żeby się Bolki i ci demokraci dogadali. Nie, wcześniej się dogadali, no dobra. Żeby wystarczyło na to, żeby zrobić z naszym krajem to, co zrobili, co chcą zrobić z Ukrainą. Otóż oni chcą zrobić z Ukrainą to, co zrobili bandyci w naszym kraju. Czyli chcą prowadzić swój rząd, niby zamiast tego rządu okupacyjnego, bandyckiego, i ten rząd będzie robił dla nich dobrze. Czyli zniszczy im system, wszystkie systemy gospodarcze, czyli gałęzie gospodarcze zostaną ucięte, zostanie badyl bankowy, który też zostanie przejęty w 90%, a dla PiS-u zostanie 4% niby ukraińskie. Wypierdolą im rolnictwo, czyli zagrabią im wszystko, tak jak zagrabili w Polsce. Zniszczą wszystko, a potem powiedzą za jakiś czas, ale eksport i import jest taki sam. Tylko jest pytanie, kto eksportuje i importuje? Obce korporacje, a oni mówią: nie, to
to Polska importuje. Nie. Polska jako nazwa, ale w środku w tej Polsce są te obce korporacje. Niemieckie, francuskie, żydowskie, amerykańskie, nie, ruskie, nawet ruskie, bo oni się cały czas ludzi. Ziemie nasze polskie, czarnoziemy, stare rolnictwo takie, że trzeba wpierdolić. Giema, tu, swoje kurwa gałęzie gospodarcze, Halliburtony i tak dalej, ropa, nie ropa, wszystko. Na tym to polega. Ukraina zostanie, powtórzę jeszcze raz, to nie jest kraj zarządzany przez dobrego człowieka, Janukowicz tam inny. Nie. Ale przyjdzie inaczej. Mamy syf, nie? Zarabiamy półtora tysiąca zarabia, kurwa, człowiek w markecie. Źle. No źle przy tych cenach, mordę jebano. No bo dziwka dobra kosztuje 500 zł, numer. Kurwa. No może iść do kurwy z lasu 30 zł. No dobra, półtora tysiąca zarabia. A będzie zarabiał 1500 zł. Ale oni wtedy będą: demokracja, wyzwoliliśmy was. Macie demokrację, ale my nie zarabiamy. To nic, jest demokracja. Jest super. Zostaliście wyzwoleni spod jarzma radzieckiego. To co, że zarabiacie półtora? Macie 500, macie lepiej, bo nie macie jarzma. I te wszystkie kurwy, śmieci, ci redaktorzy, publicyści, politycy, to jest dno totalne. Nie znasz. Nie. Słuchajcie, kurwy siedzą, największe kurestwo to jest Ameryka. Ameryka, która siedzi na 190 krajów, mają w 130 krajach bazy. I debil ci mówi: strażnicy pokoju, policjanci świata, pokoju. Nie, terroryści świata. Siedzą w tym Afganistanie, siedzą w tym kurwa Iraku, siedzą już tak naprawdę w Afryce, siedzą u nas, bo to CIA wpierdoliło Bolkom pieniądze, czyli Solidarności, no ale tam część ludzi była prawych. Polskę już mają kurwa te opanowano. Przyszedł czas na Ukrainę. Duży kraj, kraj bardzo bogaty. Ukraina idzie pod nóż Unii Europejskiej. Unia Europejska jest to system wymyślony już dużo, dużo dawno, ale taki wdrożony przed I wojną światową. Rodzina naszego wspaniałego pana premiera Buzka już w to wkładała swoje paluchy. Ale wojna w 39 przerwała to. Potem okupacja sowiecka nie puszczała tej Polski. Dzisiaj też jej nie puszcza, bo śmierdzi konfidentami z najwyższych półek. Nie mogę powiedzieć, gdzie co, Sumlińskiego poczytajcie i obejrzyjcie. To wam powie, kto macza łapy w postkomunistycznej radzieckiej polityce. To jest pomieszane teraz z żydowsko-amerykańską polityką. Też tak nie mogę za bardzo mówić, zaraz mi pozwy będę miał. Za takie nie. No, jeszcze raz weszła sprawa nienawiści. Pan Seremet w lutym wystosował do prokuratorów w całej Polsce, jak mają karać ludzi, którzy mówią mową nienawiści. To właśnie ich pisma i decyzje są mową nienawiści i rasizmem. Bo teraz jak nie rasizm, tylko antysemityzm. Jedna druga bandycka frakcja ma bomby atomowe. Na razie chyba nic nie wymyśli innego. I to wstrzymuje, bo gdyby nie było tej siły takiej ze zła siły, już dawno by najechali, zniszczyli. Ukraina miała swoją bombę atomową i wycofali. Dlatego się do nich dopierdolili. Kolejne logiczne pytanie. Korea Północna i Ukraina. Gdzie jest większy bandytyzm, zamordyzm, hegemonizm? Oczywiście w Korei Północnej. I tam się nie wpierdalają. Dlaczego? Dlatego, że Korea Północna ma bombę atomową. I nie pierdolilibyśmy. No.
kończąc temat, chciałbym powiedzieć, że okupowana Ukraina, no tak jak Polska też była okupowana, jeżeli przejdzie w ręce Unii Europejskiej i Ameryki, bo to jest jedna sitwa, hazarsko-amerykańsko-żydowska HGW jeszcze coś, będzie jeszcze większa okupacja. Bo my, będąc w okupacji radzieckiej, mieliśmy 40 milionów długów. 40 milionów długów. A teraz mamy 5 razy 4. 5 razy tyle. Po zaciągnięciu Gierka długu, no ten dług przez 10 lat utrzymywał się na takim samym poziomie. A jak weszły te wszystkie kurwy, te bolki i niebolki, to się razy 5 zwiększyło. Logika wskazuje, że to się zniechało. Ekonomia. I taki chuj jak ptaku mówi. Żadna ekonomia. Dług. Zysk. Numer jeden na świecie słowo. Zysk. To jest numer jeden na świecie słowo. Zysk. Tylko oni mają zyski już wielomiliardowo dolarowe. Co jeszcze? Mało. Kurwa. Dać im jeszcze biliony dolarów, też będzie mało, ale po co więcej, no co nam potrzeba do życia, no te spodnie są bardzo drogie, te adidasy, no dobra, adidasy 400, spodnie tam 300-400, no miejmy na sobie 10 tysięcy złotych, a mamy 2. Mało? A są ludzie, którzy pracują 3 lata, żeby tapetę w domu położyć. Tak, to będę za 500 zł. Nie mam teraz w głowie, ile osób głoduje na świecie. Wszystkie zbrojenia na świecie, które są tak naprawdę niepotrzebne, zaspokoiłyby nie głód, ale wszystkie potrzeby wszystkich ludzi na świecie, tych bogatych i tych biednych. Ale jakiś promil na świecie tych bandytów musi mieć biliony dolarów. Wiecie, ktoś też tam powiedział, że Billa Gatesa rodzina w Eugenice uczestniczyła, czyli to, co Adolf nawet nie wymyślił, bo to już przed Adolfem naukowcy. 300 razy. Akurat on milionerem, nie? Tego. Moim marzeniem też jest tworzenie, jak najbardziej. Rasy, ale dla mnie może być żółta, czerwona, czarna, biała, półczarna, półbiała, półzielona. Nie ma znaczenia, ale oni muszą być ludźmi. W moim świecie zły człowiek zostałby zły człowiek. To nie chodzi o to, że on kogoś zabije, ale kogoś ukradnie. To jest zły człowiek. Okradnie, oszuka, coś. Dostałby tylko jedną szansę. Jedną szansę. Gdyby robił to drugi raz, na narządy. Trzustka, wątroba, łódzka, co tam jeszcze? Mózg. No chuj tam, oko, nie oko. A jeśli byłby pijakiem, to jest tyle miejsc, gdzie są aligatory, kajmany, i krokodyle, i orki, i rekiny. No bo co, zakopać? Dlaczego ziemia ma przyrodę takiego królestwa? Dla dobra społeczeństwa. Społeczeństwo to jest bleszcz, to jest przywra, tasiemiec, nicień, ważka. To jest społeczeństwo, to jest nasze społeczeństwo, my z tego byśmy nie żyli. A dobry człowiek miałby wszystko. Gdybyśmy te wszystkie F-16, 78, te wszystkie kurwa czołgi, te wojsko, te wszystkie te MSW, ŚMW, kurwa SW, to wszystko to są takie dobra, że my byśmy sobie normalnie żyli, mając 100 tysięcy pensji miesięcznie. Robotnik. Ja nie jestem za tym, żeby robotnik na przykład zarabiał więcej od mecenasa, ale dobra, to jakoś by się ekonomicznie wyrównało.
Na pewno mu się podoba. No są lenie, nie lenie, tylko. Czy Salowa, zbierając gówna, kurwa, ten, dlaczego ma zarabiać 1200 czy 500 zł, a pan, kurwa, mecenas ten, zarabia 100 tysięcy miesięcznie, czy pan notariusz 30 tysięcy? Po co? Bo skończył studia? A co dzisiaj studia, kurwa, znaczą? Co one znaczą, kurwa? Przecież przyjmą albo nie przyjmą, a potem na budowie zapierdalają studenci. Oczywiście, wykształcony człowiek to jest bardzo, bardzo dobry kształcić się, ale to jest kolejny temat na następny w ogóle odcinek. Wykształcony człowiek ma misję, powinien mieć misję, znaczy niewykształcony też, nawet taki, który do szkoły. Misję niesienia dobroci dla człowieka, jego rozwoju, jego świadomości, edukacji. I to jest właśnie to dobro. Żeby rozwijać się w dobrym kierunku. A ten kierunek... A ten dobry kierunek to jest... pomoc dla drugiego człowieka. No ale to wszystko nasza polityka prowadza się do tematu, żeby szkodzić drugiemu człowiekowi. Żeby szkodzić drugiemu człowiekowi. Te wszystkie seriale, prawo Agaty, śbaty, oni nakręcanie, no, tych seriali to jest dziesiątki, nakręcanie, tylko żeby szkodzić drugiemu człowiekowi, ale nie tylko ten, tylko i politycy, żeby szkodzić drugiemu człowiekowi. Żeby ten, rozerwanie więzi, na tym to polega. Bo jeżeli ludzie się solidaryzują, się zaczną przeciwko uciskowi. Kurwa, jest 7 miliardów ludzi, a uciska ich kilkanaście osób. Kilkanaście osób. Niemożliwe, prawdziwe. Wiecie, jaka jest siła w tych miliardach? Każdy bierze taki patyczek. Nie? To jest tak ogłupiony ten pierdolony naród, że mówi, że Ukraina to ten... I to panowie profesorowie, publicyści są i ten i ten. To są kurwa debile. Część jest z nich debilami, a część z nich to jest... świadomych. To jest mały promień. Świadomych. No to jest kurwysyństwo, bo ja rozumiem, że przychodzi głupi Jasiu i pierdoli, że tamtego Stepan Bandera to on w ogóle to... No dobra, no to głupi Jasiu to... Jasiu, idź sobie tam, kurwa. Zwal sobie tego. Tamtego. Ale ci, którzy w to wierzą i są wykształceni, to... No to oni w ogóle nie, nawet nie można nic przeklinać, coś powiedzieć. No w ogóle nie ma na to kurwa żadnych sprawozdań, czy jakichś tam, no słów na to wszystko. To są śmieci, to są takie kurwy, którzy oddychają tlenem, który powinien być dla ludzi takich normalnych, którzy chcą żyć. A masa jest takich śmieci, szmat, którzy zabierają nam ten tlen. Powiem więcej. Zabierają te śmiecie tlen takim Trybkiewiczem. Którzy już dawno nie powinni żyć, bo to, co ten pan zrobił, to on powinien zostać w ogóle rozebrany na narządy. I ja stawiam w tym piedestale harmonii tej drabinki Trybkiewicza bardzo wysoko w stosunku do tych, nie powiem o nazwiskach, ani o stanowiskach tych naszych ministrów, prezydentów, premierów. No, to jest wielki człowiek. Człowiek wielkiego formatu, taki Trynkiewicz w stosunku do tych śmieci. Tyle, co sobie pogadamy. Kończąc, już operator się cieszy. Wykład, czy to relacje, czy sprawozdanie
jak zwał, tak zwał, nie ma znaczenia. Wypowiedź! No. Powiem krótko. To można było w jednym zdaniu zdać. Nie, zdać. Obecna sytuacja na Ukrainie to jest kolejny zamach tych samych bandytów. Tych samych. Może na drodze sukcesji. Już tam jeden śmieci tamten zdech, ale tych samych, żeby zniszczyć kraj, tak jak zniszczyli.